Rozpoczynamy konkurs finałowy rundy srebrnej. Konkurs zaliczany do Polskiej Ligi Jeździeckiej, rozgrywany na zasadach zbliżonych do Grand Prix, ale jednak troszkę innych, bowiem tutaj rozgrywka będzie natychmiastowa, więc kto pokona ten parkour bezbłędnie, nie czeka z koniem do końca, tylko od razu po drugim sygnale startuje w rozgrywce. Jako pierwszy wystartuje Łukasz Koza na koniu Kuziben. Warunki konkursu są następujące. Na parkurze mamy 11 przeszkód, w tym 13 skoków. Norma czasu wynosi 79 sekund, identyczne w Grand Prix, z tym, że tutaj mamy troszkę dłuższą trasę, za to niższe tempo, bo w Grand Prix mieliśmy 375 metrów na minutę tempo, a tutaj 350. No może rozpoczynać Łukasz Koza, przygotowuje się Maksymilian Wechta. Tych zawodników łączy jeden sukces, jeden i drugi byli w swojej karierze mistrzami Polski w kategorii młodych jeźdźców. Zero brukarnych, idealnie w normie czasu, czas 78.89. No i zawodnik po drugim sygnale zaraz pojedzie rozgrywkę. Osiem utrukanych w rozgrywce, czas 48,5 sekundy. Teraz Maksymilian Wechta z klubu Wechta Rosnówko i młody, 7-letni Ogier Kalichal. Syn Ogiera Kasal od matki po Heraldik. Należy do firmy Wechta, ten obiecujący rumak. Kilka dobrych miejsc w tym roku w rundach dla młodych koni na zawodach międzynarodowych. Do startu z numerem trzecim przygotowuje się Kompas.
4 punkty karne, czas 73-84. Teraz Filip Babiak, srebrny medalista tegorocznego halowego poboru Polski w kategorii juniorów i koń Kompas. Para reprezentuje klub jeździecki Infernal Team, a Kompas to koń rasy westfalskiej wyhodowany w Polsce przez pana Szymona Jona. To syn Ogiera Cavalier. Do startu z numerem 4 przygotowuje się Santorini L. No niestety, przekroczenie normy czasu za jeden punkt. O 0,09 sekundy jechał za wolno Filip Babiak, no i on w rozgrywce nie startuje. Mimo, że parkour pokonał bez zrzutek. Teraz Dawid Skiba z klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem na koniu Santorini L. Zero punktów karnych, czas 69-02. No i zapraszamy Dawida Skibę do rozgrywki. Dawid Skiba w zeszłym roku wygrał i złotą rundę, i srebrną. W tej chwili w kategorii srebrnej po czterech etapach jest liderem. Wygrał dwie kwalifikacje w Biskupcu i w Bogusławicach. W Olszy był trzeci.
W rozgrywce 8 punktów karnych, czas 40-71. Teraz wystartuje Daria Kobiernik na koniu Oganos Boy Z. Na tym koniu wygrała tutaj dużą rundę pierwszego dnia. Wczoraj była trzecia w konkursie rundy średniej, a więc srebrnej. W rozgrywkach Polskiej Ligi Dzieckich w kategorii Amazonka w tej chwili jest na miejscu czwartym. Zajęła trzecie miejsce na zawodach w Bogusławicach. Oganos Boy Z, koń wyhodowany w Polsce przez pana Ireneusza Sławka, zarejestrowany w belgijskiej księdze stadnej Zangersheide. To potomek Ogiera Oganosite. Zero karnych i zapraszam Amazonkę do rozgrywki. Szanowni Państwo, znamy już ranking kategorii złotej po tej kwalifikacji na prowadzeniu Mściwoj Kiecoń, na drugie miejsce awansował Jarosław Skrzyczyński, dzisiejszy zwycięzca Grand Prix, a trzeci jest Dawid Skiba, a więc pierwsze trzy miejsca zawodnicy Agrohandlu. Pierwsza para, która pokonuje obydwie rundy bezbłędnie. Czas rozgrywki 41-68 to oczywiście w tej chwili prowadzenie w konkursie. Teraz Mściwoj Kiecoń, lider rankingu w kategorii złotej po dzisiejszym Grand Prix. Zresztą tym liderem był również przed tymi zawodami. Dosiada konia Ser Sapporo MK. Wczoraj na nim miał bezbłędny przejazd w konkursie zaliczanym do drużynowego Pucharu Polski. Koń rasy oldenburskiej po ogierze Spartacus, od matki po Chaco Blue. Właścicielami konia są pan Rinaldo Kiecoń, tata zawodnika, i pan Artur Moksiewicz.
Do startu z numerem 7 przygotowuje się Cento. Zero brukarnych, czas 73-93, a więc Mściwoj Kiecoń tylko złapie oddech, bo konie jest na pewno w doskonałej kondycji. Mściwoj musi troszeczkę odpocząć i będzie mógł ruszyć do rozgrywki. Bardzo krótko na 6 AB. Zapowiada się doskonały rezultat. Mściwoja Kieconia jest 0 i czas 40-24 obejmuje prowadzenie. Teraz Agnieszka Kiewrel, juniorka z klubu Riding Center Sosnowice i koń Cento, koń wyhodowany w Szwecji. Przygotowuje się z numerem 8 Zazu, potem Cappuccino. Sześć punktów karnych, tym dwa za przekroczenie normy. Czas 86.09. Przed nami Maria Stanisławiak z klubu Agrohandel Śrem i koń Zazu 3. Zazu, klasz rasy hanowerskiej, po ogierze Zolzenberg.
Właścicielem tego kolestata zawodniczki Michał Stanisławiak. Medalistka Mistrzostw Polski w kategorii pony, zwyciężczyni konkursu dla młodzieży do lat 14 na CSI Czterogwiazdkowych w Poznaniu. W zeszłym roku zwycięstwo w prestiżowych zawodach o majowy Laur Olsz. To tylko niektóre sukcesy niektóre sukcesy Marii Stanisławia, która bywa też powoływana do drużyny agrohandlu na drużynowy Puchar Polski i w zeszłym sezonie przyczyniła się do zwycięstwa tej ekipy w całych rozgrywkach. Zero minut karnych, czas 74-85. Zapraszamy Marię Stanisławek do udziału w rozgrywce. Sędzia prowadzący konkurs jest tutaj bardzo wyrozumiały, daje koniom odpocząć, chwileczkę przy każdym czeka. A potem, jak wiemy, po sygnale zawodnik ma jeszcze 45 sekund do przecięcia celowników startu. Mam nadzieję, że wszystkim podobają się zawody w Białym Lesie. Kolejne zawody dzieci i młodzieży zaplanowane są tutaj już za bodajże 3 tygodnie w dniach od 2 do 4 sierpnia. Potem jeszcze zawody ujeżdżeniowe, bo o ile pan Grzegorz kocha skoki, to pani Paulina Przybylska woli ujeżdżenie. Cztery minuty karne w rozgrywce, czas 40:95. Przed nami Diana Pawlicka z klubu kraju Jumping Team, przepraszam za pomyłkę, ale jeździła w agrohandlu przez szereg lat do końca zeszłego roku. Dla tego klubu zdobywała złoty medal halowego Pucharu Polski w kategorii juniorów. Dosiada w tym konkursie konia Cappuccino, młody, zdolny koń, 7-letni po ogierze Carico od matki Pograf Granus. Na nim w zeszłym roku wygrała konkurs finałowy rundy młodych koni na zawodach czterogwiazdkowych na CSI w Poznaniu. Wygrywała też na nim konkursy rundy srebrnej zaliczane do Polskiej Ligi Jeździeckiej. W tej chwili sklasyfikowana jest w rankingu w tej kategorii na miejscu trzecim. Wygrała ostatnie zawody, które odbyły się w Olszy. Nie byłem tam, więc nie pamiętam, czy na Cappuccino, ale być może właśnie na nim.
z radością przez cały parkour, z radością do ostatniej przeszkody, po wynik 0 punktów karnych. No i zobaczymy, co Diana na cappuccino pokaże w rozgrywce. Ta maść, nie, przepraszam, ta nazwa cappuccino chyba nie jest u tego konia przypadkowa. Troszkę nawiązuje do jasnej, kasztanowatej maści. A chętnie by się takie cappuccino teraz wypiło po południu, ale trzeba mieć czas, ażeby pójść do restauracji hotelu Biały Las. Na to niestety nie ma czasu, speaker. Ale aby ktoś przyniósł. Osiem punktów karnych. No niestety, bardzo szybka jazda, bo czas naprawdę rewelacyjny. 39,76. Ta szybka jazda przypłacona dwoma zrzutkami. Teraz zawodnik, który był dzisiaj szybszy od Jarosława Skrzyczyńskiego. Niestety nie lepszy, bo przydarzyła mu się w rozgrywce zrzutka i ostatecznie zajął miejsce czwarte w Grand Prix. Łukasz Troszczyński z klubu sportowego nad Wigramy Mikołajewo. Tutaj dosiada klaczy Cordoba, 7-letni klaczy pogierze Spartaku z odmatki po Carino Z. Koń wyhodowany w stadninie koni nad Wigrami. Do startu z numerem 11 przygotowuje się Chiantos, potem Kapitein. Mamy informację, że nie ma konia kapitana, więc kolejny będzie Wood Love i potem Cloud. Zero punktów karnych, czas 76-74, wynik Łukasza Troszczyńskiego. Zapraszamy go do udziału w natychmiastowej rozgrywce. Tu pani sędzina jeszcze patrzy na kondycję zawodników, ocenia ich moc i na tej podstawie wyznacza czas oczekiwania na rozgrywkę. Łukasz w doskonałej formie, a więc ten sygnał będzie zaraz.
4 body karne, czas 45-17 w rozgrywce. Teraz Patryk Mordaka z klubu Infernal Team, Golesze Duże i koń Hiantos. Przygotowuje się z numerem 13 Wood Love, potem Cloud. Zero body karnych Patryka Mordaki. Zapraszamy do udziału w rozgrywce. Zero body karnych w rozgrywce, czas 44.06, to jest w tej chwili trzecie miejsce w konkursie. Przed nami Wiktor Dziemidowicz z Dżonkowa na koniu Wood Love. Przygotowuje się Cloud z numerem 14. Dwanaście punktów karnych, 72-73.
Teraz Angeliki Podgórna z klubu Czochary Pogorzelica na koniu. W zeszłym roku startowała w konkursach Grand Prix, no ale inny. Cztery monetarne, czas 76:30. Teraz Jarosław Skrzyczyński, który dzisiaj już co nieco wygrał, pierwszy i drugi w konkursie Grand Prix. Tu zapisał tylko jednego konia i to młodego, sześciolatka, wyhodowanego w Holandii po ogierze Zambezi. Właścicielką tego konia jest pani Marzena Falasz. Gwarantuje objęcie prowadzenia. Na razie najlepszy, Mściwoj Kiecoń, z czasem 40:24. $39,66, a więc jest poniżej. Miałem okazję z panem Jarosławem rozmawiać przed tym konkursem. Pytałem się, jak po Grand Prix, czy jeszcze tutaj będzie chciał wygrać. Mówi, a mam takiego sześciolatka, dobry, ale jeszcze mało doświadczony, jeszcze nic nie wygrał, ale może dzisiaj. No i na razie jest na dobrej drodze. Prowadzi w konkursie Jarosław Skrzyczyński na koniu Inturido, który należy do pani Marzeny Falasz, a teraz pani Nina Januszkiewicz z klubu Poster Piaseczna na koniu Diablo de Castello.
No niestety eliminacja. Jest już na parkurze Wiesław Nowak z klubu Stragona. Strzegom na koniu Bajka Kotczat. Przygotowuje się z numerem 18 Wenecja. Wiesław Nowak ze Stragony Strzegom na 0 i to w doskonałym czasie, tak nikt jeszcze szybko nie pokonał pierwszego parkuru. Ajajajajajajaj, czas lepszy od Jarosława Skrzycińskiego, niestety potrącony stojak przy tej jeździe na ukos do przeszkody Equisystem. Equisystem gwarantuje stabilne podłoże, ale nie gwarantuje stabilnej przeszkody.
Teraz reprezentantka gospodarzy Weronika Koroblowska ze stajni Przybylscy na koniu Gal, Gal po Imequilu. Po tym słynnym Imequilu, który z kolei jest po Luronie, a Luron po Gidamie, a Gidam po Kridam de Ravela, więc dotarliśmy do Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w roku 92. Cztery punkty karne, czas 73:37. Cztery bunty karne, czas 76:67. No i niestety Łukasz Koza
nie może wystartować w rozgrywce. Teraz Maksymilian Wechta. I koń tym razem Cuvée Prestige po ogierze Quidem de Ravel, bezpośredni potomek tego słynnego francuskiego ogiera, o którym tutaj już tyle mówiłem. Cztery punkty karne w rundzie podstawowej, czas 76:57. Teraz Adrianna Jędrośka z klubu Hanna na koniu Castaliva 4. Przygotowuje się z numerem 25 Caspian, potem Cheeto Blue. Dwadzieścia cztery punkty karne, czas w normie 68:08. Konkurs rozgrywany jest o nagrodę firmy Unigastro. No i na razie na prowadzeniu Jarosław Skrzyczyński. Teraz wystartuje Magdalena Matuszewska z klubu jeździeckiego Partyjnice Wrocław na koniu Caspian. Przygotowuje się z numerem 26 Cheeto Blue.
Zero bądź karnych, doskonałą formę pokazuje tutaj Magdalena Matuszewska na tych zawodach. Wczoraj druga w konkursie dużej rundy, przegrała z Jarosławem Skrzyczyńskim. No i pani Magdaleno, teraz może nie warto przegrywać z Jarosławem Skrzyczyńskim. On jest na czele w tym konkursie. Czas nie jest aż tak mocno wyśrubowany. 39-66. Tutaj krótka przerwa, bo ta młodziutka Amazonka, 20-latka. Cztery bądź karne, czas 42-88 w rozgrywce, a więc nie udało jej się pokonać i cały czas na czele w konkursie o nagrodę firmy Unigastro Jarosław Skrzyczyński, który dzisiaj już dwa finały wygrał i może wygrać trzeci, ale na liście startowej jeszcze wielu ambitnych zawodników, którzy chcieliby dostać nagrodę od firmy Unigastro. Firma Unigastro zajmująca się profesjonalnym wyposażeniem gastronomii, wyposażyła również w urządzenia gastronomiczne hotel i restauracje, stajnia, Biały Las. No a jak dobre potrawy są przyrządzane w tych urządzeniach Unigastro, to wszyscy wiedzą, którzy byli tutaj na bankiecie i jedli w restauracji przez cztery ostatnie dni. Oczywiście to również zasługa personelu, ale bez dobrego sprzętu tak dobrych potraw nie byłoby z tej kuchni. A przeszkody, ja tutaj o kuchni, a przeszkody pokonuje Zuzanna Jarocka z klubu Trachy Sośnicowice na koniu Cheeto Blue. Ambitna Amazonka, wielokrotnie w czołówce zawodów zaliczanych do Pucharu Polski w kategorii juniorów w całych rozgrywkach w sezonie 2018 na miejscu piątym. I doświadczone Cheeto Blue po ogierze Chaco Blue stanowią naprawdę zgraną parę, mimo że troszeczkę różnią ich charaktery. No i jest w rozgrywce. Doskonały czas pierwszej rundy. Koleżanko Zuzanno, prosimy utrzymać takie tempo i zabrać Jarosławowi Skrzyczyńskiemu nagrodę od Unigastro. Trzymamy kciuki za 16-latkę z klubu Trach. Świetnie jeździ w rozgrywkach drużynowego Pucharu Polski, gdzie ta ekipa jest na prowadzeniu. Nie zjeżdżamy, jedziemy, a jeszcze chyba rada trenera. Jeszcze konsultacja z trenerem i ruszamy do boju.
25 punktów karnych w rozgrywce. Tutaj mamy za każdą sekundę jeden punkt karny. No i to zatrzymanie kosztowało Zuzannę bardzo dużo. Teraz Agata Dalkę na koniu Wandam. Para klubu jeździeckiego Sokół Damasławek wczoraj zajęli drugie miejsce w konkursie rundy srebrnej. Wandam Rumach bardzo doświadczony. Wygrywał konkursy zarówno pod Agatą, jak i wcześniej pod jej starszym bratem Wojciechem Dalkę. Scenogiera Guidam od marki po Hemingway. A sam Guidam dał wiele doskonałych koni, m.in. Lurona, na którym jeździł Polak Jacek Zagor, zdobywał na nim Mistrzostwo Polski, jak i Nigel Assie, na którym Mistrzostwo Europy zdobył Rolf Göran Bengtsson. Cztery punkty karne, czas w normie 73-19. Teraz Łukasz Krajewski z kraju Jumping Team na koniu Katamaran. Przygotowuje się z numerem 29 Campari. Cztery punkty karne, czas 75-31. Ale ile... Ksawery Śniegucki przed nami. Na koniu Campari, potem z numerem 30 Chivas.
4 punkty karne, czas 73-79 w pierwszej rundzie. Przed nami Patryk Modrelewski, na koniu Chivas, przygotowuje się Canosa, potem Katoki Son. Osiem punktów karnych, czas 71-47. Przed nami Piotr Morsztyn, przed chwileczką trzeci w konkursie Grand Prix Polskiej Ligi Jeździeckiej, a tutaj w rundzie srebrnej, też zaliczanej do ligi, na koniu Canosa. Canosa po gierze Quality Time, wyhorowana i należąca do staniny koni nad Wigrami. Do startu z numerem 32 przygotowuje się Katoki Son. Dziesięć punktów karnych, tym dwa za przekroczenie normy. Czas. Przed nami Karolina Godoś, na koniu Kataki Son. Na nim plasowała się wysoko w konkursach rundy brązowej. Nie wzięła go do finału brązowej, a może szkoda, bo warto nam było mieć dwa konie. Powalczy w kategorii srebrnej Amazonka klubu Royal Opole.
16 metrów karnych w rundzie podstawowej. Teraz Filip Babiak na koniu Gistrik. Przygotowuje się La Vulcano L. A proszę Państwa, w akwizgranie dla tych zainteresowanych światowym jeździectwem, w akwizgranie trwają przygotowania do rozgrywki konkursu z pulą nagród 1 000 000 euro, konkursu zaliczanego do Rolex Grand Slam. Tam to jest bardzo trudny konkurs, 2 nawroty i dopiero potem rozgrywka. No i po 2 nawrotach mamy 4 zawodników bez punktów karnych. Dara Kenny, Jorem Geary, Ben Mayer i McLean Ward, a więc Irlandia, Belgia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone w rozgrywce. A gospodarze poza rozgrywką Niemcy. Prosimy obsługę o szybkie podniesienie przeszkody numer 2. No proszę, asystent gospodarza toru Wiesław Laskowski. W kondycjach za czasów, kiedy mieszkał w Dolnośląskim. My tu się śpieszymy z podniesieniem przeszkody, a zawodnik rezygnuje z dokończenia przejazdu. Teraz Dawid Skiba na koniu La Vulcano L. Lider rankingu tej kategorii, zwycięzca tej kategorii z zeszłego roku, zresztą nie tylko tej, ale i złotej. Nie poszło mu na pierwszym koniu. Co prawda parkur pokonał bezbłędnie, ale w rozgrywce miał 2 zrzutki. No być może ten wynik poprawi na La Vulcano L. La Vulcano dobra forma, między innymi 2 tygodnie temu na CSI w Jakubowicach. To mistrz polski koni 6-letni z zeszłego roku. Koń wyhodowany przez pana Jana Ludwiczak. Bezbłędnie Dawid Skiba na La Vulcano L i za chwileczkę rozgrywka. Od tej rozgrywki zależy to, czy umocni się na pozycji lidera rankingu kategorii srebrnej, bo w kategorii złotej spadł na miejsce 3 z 2. Wyprzedził go kolega klubowy Jarosław Skrzyczyński.
Bardzo odważnie, co prawda tutaj nie robi skrótu, ale urwał krok galopu do przeszkody numer 5. Aj. Czas 40:96. 4 punkty i 7 lokata jak na razie w konkursie. A teraz Daria Kobiernik na koniu Sonet. Sonet 8-latek po ogierze Quintus. Przepraszam, Quinus. Od marki po Quamiro. Koń wodowany cennie koni Racot. Na Quamiro, dziadka tego konia. Warto przypomnieć, bo to koń, który wygrywał wiele ważnych konkursów dla Polski, dla klubu Wechta Rosnówko pod Krzysztofem Ludwiczakiem i potem jeszcze pod Maksymilianem Wechtą. Quamiro był z kolei po Quidam de Ravel. Zero minut karnych, czas 70:25 i za chwileczkę rozgrywka. No to prosimy sędziego o sygnał. Zero rokadnych, czas 39:75. I to daje w tej chwili drugie miejsce. Teraz Mściwoj Kiecoń na koniu Camparo, przygotowuje się Trokka.
8 punktów karnych, czas 74-15. Teraz wystartuje Agnieszka Kiewrel z Riding Center Sosnowica na koniu Trokka. Trokka po Karetinoka od matki po Biskwicie. Koń wodowany przez pana Marka Kubackiego należy do pana Ryszarda Kiewrela. Na Biskwicie kiedyś wicemistrzostwo Europy młodych jeźdźców we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego zdobył polski zawodnik Dawid Rakocz. Niestety dwukrotne nieposłuszeństwo konia powoduje eliminację z konkursu. Teraz Maria Stanisławiak na koniu Italian. Maria Stanisławiak już raz tutaj startowała. I zajmuje w tej chwili na koniu Zazu miejsce siódme. Niestety eliminacja za upadek i drugie nieposłuszeństwo jednocześnie. Jeszcze trzy pary. Teraz Dajana Pawlicka na koniu Flair. Prosimy złapać konia, Amazonkę prosimy do służb medycznych, żeby się udała. A ktoś tam konia złapie. Może służby do Amazonki. A tymczasem wystartuje Dajana Pawlicka na Flair, to już zapowiadałem, Flair po Lis Rouge. Koń należy do panów Tomasza Bartkowiaka i Marka Perza.
Diana Pawlicka na zero i zapraszamy do udziału w rozgrywce. Dwanaście marykanek w rozgrywce, czas 40:61, teraz Łukasz Troszczyński na koniu Klaudia i na końcu Czepetano. A przypomnę, konkurs rozgrywany jest o nagrodę Unigastro, firmy zajmującej się profesjonalnym wyposażeniem gastronomii, która wyposażyła w tę profesjonalną gastronomię hotel i restaurację Biały Las. Zero mrukany, czas 76:49. No i Łukasza Troszczyńskiego zapraszamy do rozgrywki. Życzymy mu, żeby podobnie jak w Grand Prix, jak w rozgrywce Grand Prix, pojechał szybciej od Jarosława Skrzyżyńskiego. Teraz być może nie robiąc zrzutki. On już trzeci raz tu startuje, tak? Ponieważ to już jest trzeci start zawodnika w ciągu niespełna dwóch godzin, to damy chwileczkę dłużej odpocząć. A nie, Łukasz Troszczyński tylko dwa razy, to prosimy o sygnał, tylko Maksymilian Wejta ma tutaj trzy konie. To nie ma taryfy ulgowej, proszę, jedziemy.
No niestety dwa błędy, 8 punktów karnych, czas 46-90, no i za chwileczkę wszystko będzie jasne. Przed nami ostatni zawodnik tej imprezy, ostatni przejazd tej imprezy. Maksymilian Wechta na koniu, Cepetano po ogierze Cepetto, dalej w rodowodzie słynny Cento, na którym Otto Becker zdobył dwa złote medale Igrzysk Olimpijskich, na którym Otto Becker wygrał finał Pucharu Świata w roku 2002. Cztery punkty karne, czas 78-40. No i tym sposobem zakończyliśmy rywalizację w piątym etapie Polskiej Ligi Jeździeckiej, w etapie zorganizowanym przez stajnie Biały Las, stajnie państwa przybylskich, a konkurs wygrał, trzeci finał dzisiaj wygrał reprezentant klubu Agrader Śrem Jarosław Skrzyczyński. Za chwileczkę ceremonia dekoracji. Szanowni Państwo, oficjalne wyniki konkursu finałowego, konkursu Rudny Srebrnej, który jest piątym etapem tej kategorii w Polskiej Lidze Jeździeckiej. Konkurs rozgrywany o nagrodę firmy Unigastro. A konkurs ten wygrał zawodnik klubu Agrohandel Śrem Jarosław Skrzyczyński na koniu Inturido. Miejsce drugie Daria Kobiernik na koniu Sonet. Trzecie Mściwoj Kiecoń na koniu Ser Sapporo MK. Czwarte jeszcze raz Daria Kobiernik, tym razem na koniu Oganos Boy Z. Piąte miejsce Patryk Mordaka na koniu Chiantos. Szóste Wiesław Nawak na koniu Bajka Kotczat. Siódme Maria Stanisławek na koniu Zazu. I ósme Dawid Skiba na koniu La Vulcano. Konie wprowadził komisarz,
Pan Bartosz Mikołajczak, gratulacje w imieniu komisji sędziowskiej. Składa pan Marek Pawłowicz, to ten pan o granatowej marynarce i słomkowym kapeluszu, już bez słomkowego kapelusza, a towarzyszy mu gospodarz tej imprezy, gospodyni, pani Paulina Przybylska. Nagrody w tym konkursie ufundowała firma Unigastro. Nagrody ma wręczać pan Michał Puć. I już jest. Miejsce pierwsze. Jarosław Skrzyczyński. Nie po raz pierwszy, miejsce pierwsze. Miejsce drugie i jednocześnie czwarte. Daria Kobiernik. I miejsce trzecie. Mściwoń Kiecoń. Nagrody wręczone, jeszcze pamiątkowe zdjęcie. I czas na ostatnią na tych zawodach rundę honorową, którą poprowadzi dziś po raz trzeci Jarosław Skrzyczyński. Szanowni Państwo, i tym miłym akcentem kończymy zawody piątego etapu Polskiej Ligi Jeździeckiej. Zawody perfekcyjnie przygotowane przez Stajnie Biały Las Państwa Paulinę i Grzegorza Przybylskich. Dziękujemy zawodnikom, ich koniom, ich trenerom za wspaniałą sportową rywalizację. Dziękujemy kibicom, dziękujemy sponsorom oraz wszystkim, którzy pracowali przy okazji tej imprezy.